pszczoły ku kwiatom jest kwiatów aromatem. To jest jeden i ten sam element. Cała prawda tkwi w jedności. Także relacje i zależności nie istnieją w prawdzie. Podstawą twoich definicji o świecie jest podkreślanie definicji o postrzegającym, o sobie. Dopóki to jest umacniane, wtedy każda relacja i zbliżanie się, próby jednoczenia, każdy proces tak naprawdę podkreśla twoją osobność, osobę. Twoją nieprawdziwość. Bo to jest to, czym się nauczyłeś być. Wyciszony umysł, niestymulowany, niepodsycany pragnieniami, świadomie, nawrócony, kierujący się z powrotem do swojej istoty. Taki umysł luzuje, luzuje trwałość granic samego siebie w poczuciu realności ciała i wszystkiego, co go dotyka. Luzując, gubi swoją pierwotną tożsamość. Tak jak ty, budząc się ze snu, rozmazuje ci się pamięć. Osoby, którą w tym śnie byłeś. Która miała coś do odegrania, a która zapomniała, że śni. I tak też widzisz, budząc się, że te inne osoby, zdarzenia, sytuacje, jak i twoja osoba, wszystko było tą samą materią snu. Szukaj ciszy. Nie w tym świecie, ale w sobie samym. Używaj wszelkich metod, które wierzysz, że pomagają ci się wyciszyć.
jednak dostrzeż, czy jeżeli mogą być zakłócone bądź odebrane i może ich skuteczność być zaniżona, to wiedz, że znów chwyciłeś się obrazu ciszy, a nie ciszy samej w sobie. Znów uległeś iluzji. Trwałości w poszukiwaniu tego, co nietrwałe, bo wieczne. Więc wobec czego idea trwania jest naiwna, bez sensu. Po prostu bądź cicho. Mimo wszelkiej aktywności, jaką zdaje się twoje ciało opierać, mimo wszystko szukaj tego, na co nic z tych rzeczy nie ma wpływu. Szukaj tego, co było zawsze niezmienne i było z tobą 5 minut temu. Było z tobą w twojej perspektywie 5 lat temu. Gdy teraz wspomnisz dzieciństwo, zauważysz, że to tam było. To uczucie cichego świadka. Czym jest różnica, jak nie oczekiwanie? Jak nie tym, co jest? Czym jest niepokój? Jak nie napięciem między dwoma? Między różnym, różnicą. Czym jest bezkres pokoju, jak nie twoją decyzją, by trwać w tym, co prawdziwe?
współczucia. Jest perspektywą z oddzielenia. Jest ostatnią perspektywą oddzielonego. Gdyż przydarza się w momencie odkrywania siebie w drugim. Współczucie wobec wszystkiego. Dlatego trafniejszym słowem będzie współodczuwanie. Współodczuwanie wraz ze światem, gdzie nie ma błędu, bo wszystko jest, jakie jest, nienazwane. Słowa, dźwięki są pomocne w odkrywaniu ciszy. Nigdy nie znajdziesz absolutnej ciszy. Stąd też pewność, że ona musi być zawsze. Spójrz teraz na swój umysł, jak zaprzestał nazywania czegokolwiek i po prostu jest. Tak jest. Skąd wiesz,
gdzie w Tobie jest to miejsce pewności wobec tego, że mnie słyszysz? Skąd wiesz, że mnie słyszysz? Czym jest ten pierwszy, potwierdzający, cichy świadek? Jam jest. Stając się niebem, zapominasz o chmurach. Ocean nie jest świadomy fal. Trwanie w prawdzie się nie nudzi. Trwanie w prawdzie się nie nudzi. Trwanie w prawdzie się nie nudzi. A historia, biografia osoby, która znikła w bezkresie świadomości, jest tak normalna i zwyczajna, że ustanowienie metod jest naiwne i dziecięce. Jak stawianie metod jazdy na rowerze. Jednemu pasuje to, drugiemu tamto. Jeden potrzebuje czasu. Inny nie. Jeden nauczy się z pomocą, drugi woli sam. Co się sprawdza przy jednym, będzie przy drugim trucizną. To pomaga myśleć samodzielnie w odkrywaniu braku jednostki poprzez jej podkreślanie, zgłębianie, bo inaczej do tego nie dojdziesz, jak poprzez skrajny egoizm, skupienie się na sobie, czym jest to ja. Ja lubię to, ja lubię tamto. Idź głębiej, kim jest to ja.
Nie bierz tego za pewnik. Spójrz. I jeszcze raz spójrz. I jeszcze raz spójrz. Jeszcze raz. Jeszcze. Jeszcze. I zobacz. Zobacz, jak po drodze się gubisz i ciebie już nie ma. Błogość wynikająca z aromatu jakby prawdy, zbliżania się do niej. Ta błogość jest jak szept na głośnym koncercie. Słuchaj tego szeptu. On tu jest cały czas.